Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Blockwood i właśnie widzę, że muszę z powrotem podgłośnić grę. Tak powinno być, myślę, dobrze. No dobrze, słuchajcie. To jest Zagrajmy w Blockwood. Blockwood jest bardzo fajną grą, tak? To jest gra typu budowniczy, ale to nie jest to, co z czym ja miałam do tej pory do czynienia. To nie jest Rimworld, to nie jest Banished, to nie jest nic takiego. Choć ma pewne cechy podobne. Tutaj chodzi o to, żeby zbudować dzielnicę miasta, która jest się w stanie sama utrzymać. Gra jest bardzo ciekawa. Ja w nią jeszcze w ogóle nie grałam. Widziałam tylko krótki gameplay, no może nie krótki. Widziałam tylko gameplay na YouTubie. I gra mnie po prostu bardzo, bardzo zaciekawiła, więc postanowiłam ją tutaj z wami rozegrać. I powiem tak, ten odcinek poświęcimy sobie w całości na tutorial, przejdziemy sobie razem cały tutorial, potem zajmiemy się challenge'ami, a następnie jakiś własny sandboxowy świat zbudujemy, tak? I to będzie cała seria na moim kanale, może się później będą pojawiać jakieś odcinki ekstra właśnie z sandboxa, jak mi się będzie coś chciało. Ale tak czy inaczej, jeszcze zanim przejdziemy dalej, gra jest jeszcze niedokończona, tak? To jest jeszcze wersja z wczesnym dostępem, gra z wczesnym dostępem, ale po tym, co zobaczyłam, co w tej grze już się znajduje, stwierdziłam, że jest warta zakupienia i warta zagrania. Ja osobiście nie lubię gier z wczesnym dostępem, ale jeżeli widzę, że gra ma bardzo dużo w sobie już w tym momencie, że już mi dostarczy parę godzin rozgrywki, to wtedy ją kupuję. Więc tak. Cóż, nie przedłużając dalej, zacznijmy sobie tutorial. Ja kompletnie nic nie wiem, jak w tą grę grać, ani nic. Niestety nie ma ona polskich napisów, ale tak czy inaczej... cóż, ja na swoim kanale nigdy nie tłumaczyłam i nigdy nie będę tłumaczyć, więc... Znaczy, będę tam tłumaczyć coś, tak, na polski, natomiast nie będę nic tłumaczyć, w sensie robić napisów, ani nic takiego, więc się tego nie spodziewajcie. Create and delete. Description. Welcome to tutorial 1. In this series of tutorials you will learn how to play Blockwood. Follow the objectives and you will learn all the mechanisms of the game. Objectives. Learn how to create and delete blocks. Difficulty basics. Expert. Dobra. Play tutorial. Pogramy sobie. Muszę sobie zegrać co chwilę na mój monitor. Okej, okay. Już sekundę, tak się napiję. W grach typu sandbox jest bardzo dużo gadania, więc tak. Create and delete. Welcome to tutorial. To już wiemy. Okej. Okay. Dobrze. Great. Now click on the elevator from the inventory on the right place and hold the left mouse button, the terrain to create. Że w ten sposób. Okej. Okay. Nice. Now use the delete button, highlighted below, and click on the block you want to delete. Delete all blocks. Oh, well done! You have finished tutorial 1. Try the next tutorial to keep learning. Się tak właśnie w tym momencie zastanawiam, czy ja mam to czytać normalnie, czy ja mam to czytać po polsku. Prawdopodobnie to będzie normalnie i po polsku przeplatane ze sobą. Your first task is to use the mouse wheel to zoom in and out. Awesome. Now click the rotate icon below to rotate the wall. Or press the space bar in the keyboard. Ale fajno. Aha, nie możemy na razie nic używać, tak? Ale fajnie. Dobrze. Well done! You have now completed tutorial 2. Go ahead and move to the next one. Next. Tutorial zajmuje bodajże tak około pół godziny, więc to akurat będzie pierwszy odcinek. Będziecie wiedzieć, co się tu dzieje i tak dalej. Go to the production tab in the inventory, select a solar panel and create it on the terrain. Production, solar panel. Boom! Nice! Now open the resource panel
Here you will see your available resources. Resources. Analysis. Well done, you have finished three. You are ready for the next one. Aha, i tutaj nam pokazuje wszystkie te. Nasze te analizy. Nie wiem, co to jest. Wyłącz mi to. To było dziwne. Że mamy tryb dnia noci. Click here to toggle dark light. Czy jak ktoś jest ślepy, tak jak ja, tak? Aha, że w nocy. A, bo tu jest tryb dnia nocy. Możemy to zmieniać. Powiem wam, że to jest bardziej czytelne. Przynajmniej dla mnie. Bo jak fajnie to wygląda. Dobra, next one. Welcome to Tutorial 4. In this tutorial you will learn the consequences of resources. Let's plant three trees and see what happens. Czyli organics, dense tree. Tutaj mamy wszystkie wskaźniki. These are very dense tree. Insup, water tree. Czyli co wciąga. Inputs. Czyli zabiera trzy wody. Greenhouse gas, czyli dwa gazu. Outputs, fresh air. I leisure, czyli luksus. Czyli świeże powietrze i luksus. Okay, great. Now let's go to inspect mode and see what's going on with the trees. You can also use right click as a shortcut. Great. If you have over the block, you will use inputs and outputs. Our trees don't have any water. A block only produces outputs if it has inputs. Otherwise, it decays. Now let's use one of the data mouse to use how two trees are doing. Okay, data. Dobrze. Blocks will gradually turn red when they cannot produce resources. Blocks might eventually die from decay. Decay to jest rozpad, zniszczenie, tak, zużycie na takiej zasadzie. Be careful, press the data mode button again to go back to the main menu. Okej, okay. Czyli możemy zobaczyć, jak to, bo zaraz się powinny zepsuć. Wyłączmy się na chwilę, żeby zobaczyć, tak, o, już się robi czerwone. Bo tu są jeszcze plusy od połączenia. Jak mamy te zielone strzałki, to znaczy, że jakieś dodatkowe mamy właśnie, dodatkowe bonusy. Tutaj mamy fresh air plus 4,4, tak? A normalnie produkuje tylko 4, czyli warto kłaść rzeczy obok siebie. Okej. Okay. To jest jeszcze jeden poziom, dobra. Już mamy w sumie dość dużo czasu na to, ale za to widzę, że tutaj nie można przyspieszać czasu ani nic takiego, no. Jeszcze jeden poziom? Jezus Maria. To znaczy, jak mamy takie trzy drzewka tylko na mapie, no to rzeczywiście to może im chwilę zająć. Natomiast podejrzewam, że jak mamy na takim terenie w cholerę rzeczy, no to, to się może zepsuć bardzo szybko. Dobra. No i? Jak się zamienisz jeszcze bardziej w czerwony, to się zdenerwuje. Okej, okay. Czyli się nie zepsuje. Widziałam, że na takich właśnie terenach ludzie budują takie gigantyczne osiedla. To jest naprawdę. Dobra. Przejdźmy do następnego tutorialu. Independence. Welcome to tutorial 5. Relationship between blocks. Look into the inventory for blocks that can produce water as an output. Create that block in the terrain. Ok, to będzie to. Wheel. Wheel jest studnią. Well done! The wheel produces water. Now go and check the resource window at window and wait to get 3 units of water. Mhm. Ile ty produkujesz wody? 1. Mamy 2. Aha, i on tak
co jakiś czas produkuje, tak? No dobrze. Awesome. Now you are ready to create some trees. Trees will create fresh air if they have water. Try to produce fresh air. Okej, okay, water, 1,5 fresh... dobra. A, rate of production 20, czyli ten tam powiedzmy co 10 sekund. Tam z założenia 10 sekund, nie wiem, to jest 5 sekund. A to 120 sekund, tak, z założenia. Okej. Okay. Potrzebujemy świeżego powietrza. Więc... BOOM! Tak, w taki sposób są bloki od siebie zależne. Amazing, you have completed Tower 5. Lecimy do następnego. Try to create a wheel in the center of the terrain. Mhm. Cały czas próbuję postawić po prostu, tak? Great, now go to the data modes. Nice, now go into access data. Great, notice that the wheel is pink. This means the wheel is not accessible. Try creating coordinates between the wheel and the edge. Try creating corridors between the wall and the edge. Aha, czyli że ścieżki, tak? Cały czas będę... Pięknie. Well done. Now notice that how the wall is now blue. This means the wall is accessible. Accessible blocks can produce resources. Wait for it to produce 3 units of water. Okay. Access data, czyli tutaj mamy dostęp, tutaj mamy zniszczenie, ten, zużycie. Great, you can try rotate blocks by going to inspect mode. Once you are highlighting a block, press A, R. Czyli możemy to obracać, a podczas budowy możemy to obracać? Tak, też R-ką. Dobrze, nie to. Lećmy dalej z samouczkiem. Fajna jest ta muzyczka. Create a small apt. Czekaj, in this tutorial you will learn how to understand the connectivity between blocks. Create a small apartment in the middle of the terrain. Okay. Well done, go into inspection mode. Click right by button. Nie działa. Great. Hover at the app you create and you will see a red arrow. This is the access point of the block. Here the apartment has a door. Look, where the apartment has the door. You will need to produce access to the block through this orientation. Try rotating the block by pressing R and see how the red arrow rotates with the block. Okay. Awesome. The red arrow shows that the block is not connected. Use corridors to connect the blocks to the edge of the terrain. Notice that corridors also have a specific connection based on their orientation. Build two corridors upon the apartment to the edge. V, czyli właśnie te strukturalne. W ten sposób. Okay, well done. Go to the access mode and see if the blocks are connected. See the corridor V only connecting in two directions. Checking in inspection mode, rotate the corridors by pressing R to see how they connect and disconnect based on orientation. You can see data accessible. Okay. Amazing. You're very close from finish. Try to next tutorial. Dobrze. Welcome. Try to produce fresh air by creating trees and wheel. Remember to make blocks accessible. Dobrze, czyli potrzebujemy najpierw o, tutaj mamy inne. To nam zużywa pieniądze, to nam zużywa pieniądze. I zabiera nam elektryczność. Aha, czyli nauczymy się. Dobrze.
Zbudujmy will. Czekajmy chwilę, aż zdobędziemy. Mamy 100 pieniędzy. Czyli możemy używać pieniądze, żeby postawić, stawiać różne rzeczy. I apartamenty dają nam pieniądze, tak? Czyli tutaj jest coś takiego, taki bardzo zależny system, tak? Tutaj mamy apartament zabiera nam świeże powietrze, elektryczność, wodę i ten luksus, wygodę i tak dalej, ale daje nam Laburn, Grey Water, Organic Waste i Consumers, tak? Czyli klientów. Aha, i apartamenty nie dają nam pieniędzy, ale pieniądze dają nam na przykład sklepy, no. Retail Shop daje nam 6 pieniędzy, więc tak. Więc to jest od siebie wszystko zależne. To nam zabiera 3 wody. No, weźmy to. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zbudujmy jeszcze jedną. Jak to było? Access data? Wszystko jest w porządku. Nic się nie dekrisuje. Może po zawodnych. Spada nam czy rośnie? 6. Chyba nam spada. Great, now produce some electricity. To jest... panele słoneczne. Stawmy tylko jeden. Musimy wstawić jeszcze jedną wodę. Cool, now you are ready. O, właśnie, wszystko mamy teraz na zielono, czyli teraz nam dostarcza, tak? Zamiast nam tylko i wyłącznie zabierać, to teraz nam dostarcza. Cool, now you are ready for people to inhabit in home. Notice that apartments need water, electricity, fresh air and leisure. You should have that now, so go ahead and create an apartment. Try to produce Laburn. Laburn is key to allow the other blocks to become productive. Czyli to będzie... to będzie to. Tak. To będzie tak. I... wszystko jest dostępne. Świetnie. Okej, potrzebujemy świeżej wody jeszcze. A zbudujmy im to. Ten dings. Proszę bardzo. Pieniądze nam cały czas zabiera. A nie, dopiero teraz nam zabiera pieniądze. Super. Well done, you have... aha, tutaj widzę właśnie teraz, że mamy dopiero decay, czyli zniszczenie. Mamy wyżej nad tym paskiem przesuwającym się, więc spoko. Well done, you have completed tutorial 8. Tak. Blocks is all about ecology and... Blockhood is all about ecology and independence. Try the next tutorial for more advanced connection, tak. Każcie dyslektykowi przeczytać długie, trudne słowo. Łamacze językowe, cholerne. Some blocks allow the constructions of other blocks on top of them. These are mainly the building blocks, but try experimenting to see which blocks allow you to build upwards. Try connecting two small apartments, one on top of each other. Okej, czyli... tutaj mają być. Proszę bardzo. Okej. Great. Now notice that if you go to access data, the upper app is not accessible. We need to fix that. Try to provide access to blocks, otherwise they will decay. Turn on access data. Mm-hmm. Nice. Now we are create an elevator that will provide the accessible. We need an elevator
An elevator will allow blocks in upper floor to be connectable. Build two elevator blocks, one on top of each other. To już się zajęliśmy tym wyprzedzeniem, znaczy ja się z tym zajęłam z wyprzedzeniem. Pięknie. Great, now we just need to add corridors that connect the elevator with the access points of the small apartment and corridors that connect the elevator with small apartment. Okay. Tak się zastanawiam, ale chyba mi tu gra powinna pozwolić zrobić coś to. Spróbujmy tak. Nie wiem, czy ja nie pominę tego. O, co to jest? Jakieś zaawansowane rzeczy. Advanced Buildings, Advanced Production, Advanced Public Space. Oko. Ponieważ tutaj powinniśmy mieć dostęp do tych dingsów, tak? Structure Corridors. Czyli żebyśmy mogli iść wyżej, tak? Ponieważ właśnie te structure corridors pozwalają nam iść wyżej. A nie mając ich, nawet nie mamy tego odblokowanego, więc do dupy to zrobię, tak? Main menu. To był 9, tak? Po prostu ruszymy sobie z 10 i tyle. Ewentualnie, jeśli mi gra nie pozwoli... Halo! Dziękuję. Tak, to był 9. Zacznijmy. Tutorial. 9. And keep accessible. Tak. I zrobimy sobie 10. Ominiemy 9, bo nie mając tych właśnie strukturalnych nie moglibyśmy zrobić nic. Welcome to tutorial 10. In this tutorial you will learn how blocks can change productivity based on synergies. Try creating a corridor that divides the terrain in two. Ok. Czyli... Korytarz, który podzieli całość na dwa. Proszę bardzo. Great. Add a small apartment that is connected to the corridor. Boom. Factory. Small apartment. Ok. Musimy się obrócić. Well done. Now create a dense tree adjacent to the small apartment. You just created. Adjacent, czyli przylegające. Nice. Notice that blue arrow upper telling you that the synergy of the small apartment has increased. You can hover over the block in inspect mode to see the amount of synergies you just obtained. Press the inspect mode hover. Mm-hmm. Great. Notice that blocks block info box that synergy is now 1+. Mhm. Synergy 1+. Powyżej tego. Powyżej rate of production tego paska. Now build a factory also adjacent to the small flat. Try the other side. Faktoria. Gdzie tu jest wyjście? Tą stronę chyba. Great, notice that blocks info box that synergy is now -2. This will give you a 10% decrease of outputs. Discover the difference synergy among blocks to maximize your production. Try deleting the factory. Okay.
Amazing, you have completed tutorial 10. You finish all tutorials. Now try the challenges. They will test your skills. Tak, teraz sobie ruszymy do challenge. Ale challenge, nie zrobimy sobie teraz challenge, zrobimy sobie później. Tak, tutaj mamy 17 challenge. Wiem, że challenge ogólnie nie są długie, tak? Tutaj mamy jakieś i nie tyle nie są długie, ile potrafią być skomplikowane, tak? Tutaj mamy parę easy. Niektóre porobimy sobie w jednym odcinku, niektóre zajmą nam cały odcinek, będziemy próbować je zrobić w kółko i w kółko, bo wiem, że challenge potrafią, akurat w tej grze challenge potrafią być wymagające, więc tak. Więc tym się pobawimy, ale w kolejnych odcinkach. Natomiast z tym ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja jestem bardzo podekscytowana na tą grę, tak? Blockwood jednak jest grą, która... cóż... I to jest bardzo trafienie w mój gust. Ja bardzo lubię gry typu konstruuj i ciesz się tym, że udało ci się coś zrobić dobrze, tak? Ciesz się tym, że udało ci się dobrze coś poskładać, że coś działa tak, jak powinno działać. Po prostu uwielbiam gry, które nagradzają ciężką pracę i czas włożony w nią, w których to tak bardzo mocno widać, tak? Bo każda gra nagradza ciężką pracę włożoną w nią, ale akurat właśnie takich sandboxach budowlanych to widać najbardziej, więc ja to bardzo lubię. Natomiast tak, w tym odcinku to było na tyle, to był odcinek tutorialowy, nie będę go nazywać odcinkiem pilotowym, po prostu nazwę go tutorial. Natomiast polecimy sobie, tak jak powiedziałam, w kolejnych odcinkach polecimy sobie z challenge'ami, a na koniec serii zrobimy sobie własną grę sandboxową, w której postaramy się zrobić jakiś własny, jakąś własną dzielnicę, która będzie ciekawa. Nie wiem, jakimi zasadami się będę kierować przy budowie dzielnicy, ponieważ w sandboxach jest tak, że można w nie grać miliony lat i się gra nie znudzi, a w tej grze, mimo już mamy ten mały obszar, te 20x20 bloków, to możemy to... Te 20 bloków, ten pion nie jest dla nas ograniczeniem, to jest dla nas tylko powierzchnia startowa, my możemy się rozrosnąć w każdą stronę, więc to może być ciekawe. Natomiast w tym miejscu ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i polecimy sobie dalej w kolejnych odcinkach. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.